Jesteśmy na przełęczy Pangla. La to przełęcz. Pang to nazwa przełęczy. To jest ołtarz. Na każdym kamieniu wyryte są teksty tybetańskie. Widoki stąd są przepiękne. Himalaje. Powietrze czyste, rześkie. Nie jest zimno. Jest rześko. Jedziemy w kierunku klasztoru Rongpuk. Fazy pod Mount Everest. Jeszcze 30 km. Jesteśmy w bazie przesiadkowej. Do bazy pod Mount Everestem jeszcze 4 km. Autobusik dalej nie pojedzie. Przesiadamy się na mniejsze samochodziki. Jesteśmy w bazie pod Mount Everestem. 5200 wysokości. Pogoda pochmurna. Nasza Ewa, przewodniczka, jest tu czwarty raz. Stąd jeszcze nie widziała Mount Everestu. Coraz ładniej się pokazuje. W bazie pod Mount Everestem żyją sobie, prócz himalaistów, jaki. Baza pod Mount Everestem, wypadowa himalaistów, którymi nie jesteśmy. Niski pułap chmur, jesteśmy na 5200. Niedaleko Mount Everestu jest klasztor Rongpuk na wysokości 4950 metrów, wybudowany w 1902 roku. Czasami stąd też widać szczyt Everestu, ale dzisiaj
nie widać. Otoczenie klasztoru jest monumentalne. Jaki żyją na dużych wysokościach. Na niższych się nie sprawdzają. Za duże futro. Poniżej 3000 metrów już nie występują. Dziedziniec klasztoru Rąbuk. Posąg Padmasambhavy, tego, który wygnał demony z Tybetu. Nie wiadomo, dokąd je wygnał. Chorten Rongbuku. Klasztor Rongbuk. Pod takim masywem. Najwyżej położony klasztor. Prawie 5000 metrów. Krajobraz himalajski. Na przełęczy Pangla. Byliśmy tutaj rano, ciemno było. Śnieg padał, wszystko było zasypane na biało. W tej chwili widzimy masyw Himalajów. Co prawda nie do samego czubka, ale widać bardzo dużo. Masyw Everestu.
Na każdej przełęczy są takie flagi modlitewne. Widok na drugą stronę przełęczy. Serpentyny, serpentyny. Serpentyny niekończące się. Zjazd do Tingri.